Oto zestaw przedsprzedażowy na grę Sniper Ghost Warrior 3 i tradycyjnie wydawcy mają problem z nazewnictwem i nie mogą się zdecydować na jedną wspólną nazwę. Tak więc mamy zamówienia przedpremierowe, zestawy przedsprzedażowe, pre-order paki, koszulki przedsprzedażowe i nie wiadomo co tam jeszcze na rynku się pojawi, a łatwiej byłoby dla takich osób jak ja, które się otwierają, aby nazewnictwo było ujednolicone, także dziękuję. I ten zestaw przedsprzedażowy jest dostępny na PS4, Xbox One, a także PC-ta, kosztuje 29,99 zł, widziałem je w Media Martach i w Saturnach. I jutro jest premiera gry, także radziłbym się śpieszyć. Szczególnie, że po wróceniu tego filmu będzie kilka godzin jeszcze na kupno tego zestawu. I w środku mamy koszulkę z motywem snipera, snipera, przepraszam, w rozmiarze ML, nie widziałem XL-ek. I mamy również bonusowy pakiet za zakup przed premierą. Dobra, z tyłu oczywiście mamy informacje o grze. Mamy informacje, co znajdziemy w zamówieniu przedpremierowym. Mamy dwie skórki, Hexagon Ice i Africa Tech. Oczywiście koszulkę, informacja, że mamy premierę. I po raz pierwszy, jak otwieram takie zestawy, pojawiła się informacja, że zniżkę na zakup pełnej wersji gry będziemy mogli realizować od 4 kwietnia aż do 30 lipca 2017 roku, tak więc przez najbliższe 3 miesiące. I prawdopodobnie przez najbliższe 3 miesiące cena gry spadnie, tak więc... Okej, a teraz możemy przejść do otwarcia tego pudełka, żeby zobaczyć jak wygląda ta koszulka. Serio? No po prostu serio? 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 O wow! Co my tu mamy? Mamy Xbox? Bakiet skórek Africa Tech? Co? Przepraszam, co? Xbox? PS4, a także PC. Wow, fajnie. Podoba mi się to, co zrobili tutaj w tym momencie. To zrobił wydawca. Mamy trzy kartki z kodami. I mamy na Xboxa, mamy na PC, a mamy także na PS4, także wow, jestem pod głębokim wrażeniem. Dobrze, następnie mamy koszulkę w rozmiarze L. Okej, i tutaj mamy SGW 3, a z tyłu mamy postać naszego snajpera. Wow! Okej, okay, mamy awaria karty. I mamy wypadek z nożem. Co jeszcze? Okej, okay, tak prezentuje się nasz snajper. Przypomina tego snajpera z okładki zamówienia przedsprzedażowego i pewnie taki sam snajper będzie na okładce z grą. Wow! I nic więcej na tej koszulce już nie ma. Także wow, bardzo fajna. Okej, okay, tak więc to był unboxing zestawu, jeśli się nie pomylę, przedsprzedażowego dla gry Sniper Ghost Warrior 3. I jeśli podobał się Tobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.